Hej kochani, czas na wieczorną rutynę w piątek, kiedy wracam ze szkoły i zaczynam weekend. Dodatkowo staram się zachować ten jesienny klimat i jakoś miło spędzić to popołudnie. Oczywiście powrót do domu i tutaj chyba nie muszę wiele mówić, jest to jeden z powodów, dla których uwielbiam wracać ze szkoły. Jak widzę ich radość, kiedy wchodzę do domu, to naprawdę wyraża to więcej niż 1000 słów, serio. Ten filmik nagrywałam w piątek i staram się Wam rzeczywiście pokazać tak, jak wyglądało to moje popołudnie. Najczęściej po powrocie do domu idę do kuchni zrobić sobie herbatę. Teraz mam taką fazę na te takie jesienno-zimowe z różnymi dodatkami, z imbirem. Naprawdę uwielbiam. I zaczynam robić obiad. Zazwyczaj też robią go moi rodzice, ale jeśli mam jakiś wolniejszy czas, to też lubię sobie pogotować. Uwielbiam gotować, naprawdę sprawia mi to ogromną przyjemność i żałuję, że w ciągu roku szkolnego nie mam aż tyle czasu na to, więc korzystam z wolniejszych dni. Jedząc obiad zazwyczaj przeglądam media społecznościowe. Wiem, że nie jest to zbyt dobry nawyk, ale oczywiście staram się też rozmawiać z rodzicami i dość sporo czasu właśnie po powrocie do domu spędzam też na dole i dopiero później idę do swojego pokoju trochę odpocząć, bo tyle bodźców po całym dniu w szkole, więc czas się trochę wyciszyć. Później czas się przebrać, bo nie wyobrażam sobie spędzić całego wieczoru w jeansach, więc dresy to będzie najlepsza opcja. W te jesienne wieczory lubię robić taki przytulny klimat, czyli zaświecam świeczkę, leżę sobie pod kocem, coś oglądam. Później przychodzę do zmycia mojego takiego delikatnego makijażu, bardziej jakichś pozostałości, bo ja ogólnie do szkoły bardzo, bardzo delikatnie się maluję, prawie wcale. Zdejmuję też soczewki, no i robię wieczorne Get Undready With Me. Oczywiście przez cały czas towarzyszy mi jesienna playlista i ostatnio też piątki stały się dniem, kiedy mogę coś upiec, dlatego że weekendy mam dość pracowite i akurat wieczorami lubię sobie posiedzieć w kuchni, coś pogotować i jesienne wypieki są moimi ulubionymi, więc korzystam i akurat zrobiłam cinnamon rolls, ale tym razem w wersji dyniowej, ponieważ dodałam pire z dyń i wyszły tak przepyszne, robiłam pierwszy raz. Serio, pieczenie to jest dla mnie taka forma relaksu, tym bardziej właśnie w takie jesienne wieczory. I oczywiście nie mogłam się powstrzymać, skosztowałam. Wieczorami często też siedzę przy komputerze, montuję coś albo ogarniam jakieś sprawy. I oczywiście przychodzi czas na wieczorny prysznic, mycie włosów. Z tym też różnie bywa, czasami wolę myć się rano. Thank you.
Także kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o mój piątkowy wieczór. Dziękuję Wam za poświęcony na oglądanie czas i buziaki.